38, projekt komisji ze zespołu przestrzennego, pan przewodniczący. Proszę państwa, jest to opinia o zamierzenie inwestycyjnego objętego wnioskiem MPWiK dotyczy budowy magistrali wodociągowej od rondażu Osady do ulicy Węgrzewskiej. Według mapy ta magistrala miała biec od ronda posadu pod ulicą Strzelców, za ulicą skręca w prawo do ulicy Rozrywka, wzdłuż cmentarza, przechodzi przez ulicę Powstańców i idzie wprost do planowanych dwóch zbiorników wodociągowych. Ta inwestycja ma na celu zabezpieczenie dostaw, stabilnych dostaw wody dla rozwijającego się regionu na północ od nas, między Węgrzewcami a 93. Komisja po przeglądnięciu dokumentacji proponuje opinię pozytywną, jednakże pod warunkiem przede wszystkim odtworzenia stanu technicznego, który będzie MPWiK szła do stanu sprzed inwestycji, skoordynowanie tych prac z remontem ulicy Reduta, żeby nie doszło do sytuacji takiej, że po wyremontowaniu ulicy Reduta nagle MPWiK wchodzi i pruje nową ulicę, oraz oczywiście pod warunkiem ułożenia nowego chodnika po stronie zachodniej, czyli od strony wybiegu dla psów wzdłuż ulicy Strzelców. Tam chodnika jeszcze nie wyremontowaliśmy. Tu jak słusznie członek zarządu, pani Agnieszka Jasiuka, wnosiła bardzo mocno i stanowczo, za chwilę czasu dziękujemy, doprowadziła do prowadzenia tej poprawki i tak już mi ta uchwała. Bardzo proszę tą radę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Mateusz, proszę. Proszę, miałem takie pytanie członków komisji. Jak ten, ta magistrala ma biec od ronda Polsadu, planami związanymi z budową linii tramwajowej Meissnera Mistrzegowice.
Czy tutaj tak... Karolina ma się na podobną propozycję. Zróbmy pod warunkami dwukropek ABCD wymienić po kolei. Pod warunkiem dokładnie od pauzy, znaczy odtworzenie terenu objętego i bez tego terenu. Pod warunkami dwukropek A. Odtworzenie B. Koordynacja miejscowa druga C. Uwzględnienie planu budowy linii tramwajowej. Z planami związanymi z budową linii tramwajowej i stanem strzejowym. Tak jest. I odpowiedź D. Ułożenie, poprawki ułożenie zawodnika po stronie zawodniczej. Po prostu za Państwo to będzie wyliczone. Myślę, że to jest taka... Pierwsze głosy Państwo zgłaszali. Proszę bardzo, Pan Radny Strzelec. Dla Państwa informacji, z mojej informacji na temat Gdynia, że rozciąg będzie nie po prawej stronie, a po lewej stronie ulicy Lublańskiej i wtedy nie wchodzi się w ogóle w rondo Bary i jest do Polska się wziął. Ale zabraknie i syn. Za Państwo, to jest moja wielka temat, aby to... Ale czasami mogą przesunąć do dlatego, bo Pan to robi, proszę na to, nie wiem, to może się tak wyjaśnić. Jest okej, to jest trzeba pisać. Proszę bardzo, Pan Stanisław, Pan Franciszek Kasznik. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Przystąpimy do procedowania druku 538 wraz z autopoprawką komisji. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo.